Cześć, witajcie tutaj. Ja Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z... No z czego? No z Blockstar Planet. Dzisiaj nie mogę mówić słowa dobra przez cały odcinek, więc postaram się tego teraz nie nadużywać. Jeżeli powiem te słowo, no to rozdaję wam dripka. A żeby go wygrać, to wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał, no i napisać właśnie komentarz z nickiem. A my zaczynajmy. To naprawdę jest ciężkie, w sensie... Wydaje się wam to proste, ale ja naprawdę czasami nie wiem, co ja dokładnie mówię. I może mi się wymknąć te słówko. Dobrze, oddam tobie uśmiecha, dziękuję wszystkim za uśmiechy. No i lecimy. Tak. to nie jest łatwe, bo już chciałem to prawie powiedzieć. W ogóle dodano prywatne gry, aczkolwiek prywatne kopanie nie działa, nie wiem dlaczego. Bo chciałem nagrać tego odcinek, aczkolwiek... No, nie wyszło. Co mam mówić teraz, to nie wiem. Więc lecimy sobie. A mamy tu w ogóle grawitację. Dobra. O! Aha, no niestety nam się nie udało. I jestem pewien, ludzki, jak zawsze czasami mi mówicie, że na przykład wy nie dotknij koloru, to często jest tak, że po prostu nie widzę, nie wiem, że dotknąłem ten kolor dany. No i pewnie będzie tak samo z tym odcinkiem. No bo pewnie tak będzie. I napiszcie mi, jakie słowa w następnym odcinku mam unikać. Bo jest jeszcze wiele słówek. Jest na przykład okej, fajnie. Na pewno może być takie coś, jeśli wam się spodoba ta seria. Więc tak bijcie tak 3000 łapek w górę. Postarajcie się, niech każdy kliknie. Będzie mi bardzo miło. I zawsze jak właśnie coś tam skończyłem gadać, to zawsze mówiłem te słowo. No i potem przechodziłem dalej parkour. Wybrałem przechodzenie parkouru do tego challenge'u. No bo właśnie na parkourach często mówię właśnie te słowo. No i też czasami na kopaniu, aczkolwiek kopanie mi się nie podoba, jest nudne. Czekam na coś, żeby coś wprowadzili na te kopanie. No wprowadzili te prywatne kopalnie, lecz jakoś one nie działają. Ale jak będą działać, to pewnie nagram z nich odcinek ze znajomymi, więc będzie wyczekiwać takiego odcineczka. Mam takie tutaj lasereczki, mam dużo kwiatków, a zielone tutaj, zielone klocuszki. To mamy takie dziwne cośki, klocuszki. Ten w ogóle parkour chyba kiedyś przechodziłem, mam wrażenie. Halo, portal? Czemu portalek nie działasz? Halo? Czemu nie działasz? Co jest z tobą, parkourze jeden? Naprawdę mam wielkie lagi. Ale mam wielkie lagi, ludzie, naprawdę. W sensie, nie wiem, co jest ostatnio z moim internetem, ale mój internet to jest jakaś patologia. Tak w ogóle, no to... No to troszkę tak szybko idę, czasami troszkę mi tak ścina, więc... Naprawdę nie wiem. Ciekawe, czy już powiedziałem to słówko, czy nie. Jestem ciekawy, naprawdę. Chyba nie, mam wrażenie, że jeszcze tego nie powiedziałem. A jak powiedziałem, no to... gratulacje dla mnie. O, mur 34. O nie, kluczyk będzie potrzebny, bo tam widziałem, a ja nie mam kluczyka, no i co mam teraz zrobić, no? No nie, no nie mam kluczyka, no nie mam żadnego kluczyka. No Mikalo, jak ty jesteś normalnie pro, no żadnego kluczyka nie wziął, no co to ma być, Mikalo, zachowanie? No, okej, przecież to jesteś chyba pro, czy tak mu, tak jest, czy nie wiem. Tak stawiam, że tak tam właśnie piszę. Mamy 180. W ogóle niedawno byłem we Wrocławiu. Byłem na spotkaniu z taką Wiktorią. Pozdrawiam ciebie serdecznie. No i spoko było i nikt mnie nie rozpoznał, ale w sumie wam opowiem taką historię. Bo właśnie we Wrocławiu jest taki jarmark bożonarodzeniowy. I na tym jarmarku są różne stoiska, tam ze świątecznymi rzeczami. I oczywiście są tam jakieś osoby, które, nie wiem, mają skarbonkę i proszą o na przykład jakąś pomoc chorym dzieciom. No to spoko, zrozumiem. Aczkolwiek podeszli do mnie jakaś taka dziewczynka mała, niska i dała mi różę. Ja właśnie nie wiedziałem, o co chodzi z tą różą, w sensie, okej, o co chodzi. A potem zaczęła gadać po innym języku, bo no, był obcokrajowiec i miała jakiś tam notesik i tam były jakieś kwoty do zapłacenia, było tam 40 czy 50 zł nawet i w sensie, no nie wiem, w sensie to było bardzo takie dziwne.
Bardzo było takie to brane pod emocje, bo jak nie chcieliśmy tego jakby wziąć tej róży, no to ta dziewczynka takim głosem mówiła, w sensie to było dla mnie takie bardzo podejrzane, w sensie dużo jest takich wiadomości, że niektórzy właśnie oszukują z tym. Nie wiem, czy to było prawdziwe, czy też nie, ale przez cały dzień, jak byłem na tym rynku, to te osoby były i no tak po prostu takie mówię tam wam story time, jak to tam wyglądało. Też było bardzo śmiesznie, byłem w McDonaldzie w ogóle. W sumie no, czemu ja się chwalę tym, że poszedłem do McDonalda, w sensie to nie jest jakieś kreatywne, ale dobra. Powiedziałem, sorry, no więc macie jednego dripeczka, łapeczka w górę i subskrypcja. Więc po prostu, no, także tego, no nie udało mi się niestety. Myślałem, że uda mi się wytrwać ten challenge, ale niestety, no coś nie pykło, no po prostu, no nie da się, ja w moim słowniku, po prostu ja ciągle używam tego słowa, po prostu, no tak samo, okej, fajnie, no po prostu często takich rzeczy używam. Więc mogą być takie następne odcinki w niedalekiej przyszłości. I też pewnie zauważyliście, że inaczej gadam na filmach, no bo staram się nie używać tego słowa. Więc muszę jakby wiedzieć, co ja dokładnie mówię, żeby aż tak nie być takim słaby. No niestety jeden raz mi się wymknęło. No niestety. Mam rozpiny, o co chodzi, nie wiem o co chodzi, ale pozdrawiam wszystkich serdecznie z czatu. I ten parkour jest bardzo, bardzo prosty, w sensie on tylko polega na skakaniu, w sensie to nie jest, no i też w sensie, ja ciągle w sensie mówię, nie wiem, w sensie mi się to chyba wzięło od zapartego, w sensie wiecie co chodzi, ale często używam tego. Ten parkour tak naprawdę nie jest trudny, tylko jest taki, żeby przejść. No i zajął mi on, no, 4 minuty. Nie wiem, jak to ktoś przeszedł. W ogóle muszę w końcu stworzyć jakiś nowy parkour, bo już dawno nie było żadnego parkouru. Aczkolwiek nie mam jakiejś takiej weny na parkour, nie mam ochoty. Więc ja chcę zrobić parkour, ale nie chcę mi się marnować na to czasu, bo wolę poświęcić na coś innego. Ale bym bardzo chciał zrobić ten parkour. Więc ja nie wiem, czy mogę zrobić odcinek z tego. Ojejku, ten parkour jest taki cudowny. W ogóle niektórzy się pytali właśnie, kiedy będzie odcinek o tych świątecznych parkourach, świątecznych skinach. O to już wam mówię, że no, mamy je dopiero 28 listopada. Wiecie, jak ja to nagrywam, to jest ta data. Więc no może chociaż poczekajmy do tego grudnia i może wtedy zacznijmy o tym myśleć. No bo wiecie, no święta to mają być święta, a mamy listopad i no, może tak gdzieś tak w połowie grudnia będą te odcinki. Bo jakbyście nie wiedzieli, to będziecie mieli robić skiny świąteczne z nazwą Świateczny Mikalo. No i parkury Świateczny Mikalo będziecie robić i będę robił odcinek o tych skinach. Mogę wam po części teraz pokazać tak, jak oglądacie do końca, no bo już odcinek trwa dosyć długo. Oto wam mogę tutaj zaspoilerować, co mi się już podoba w tych świątecznych Mikalo i co na pewno użyję. Oto piszemy sobie Świateczny Mikalo. No i na pewno mi się podoba ten skin, naprawdę Malusia zrobiła cudowną robotę, to jest takie cudowne. Nie podoba mi się to, w sensie cały skin jest naprawdę mega cudowny. Te rogi są bardzo ładniutkie. Niestety, no to nie rozumiem, co to jest, w sensie po co to jest, na co. Następne. No ten, jeżeli patrzę no, na jakby ciało, jest naprawdę śliczny, pierwszy raz go widzę. Ale włosy, no niestety nie mój styl, więc sorki. Ale ciało jest naprawdę śliczne. Ten skin też jest naprawdę cudowny, w sensie on jest zrobiony z tego klocka. On jest taki bardzo taki właśnie ten klocek, taki futrzasty. Ten przycisk jest bardzo spoko. No ale raczej do skina po prostu sobie go usunę. Ale taki fajny, wizerunkowy. Jeśli chodzi o grzywkę, no nie mój typ, aczkolwiek da się przeżyć. Ta już naprawdę mi się strasznie nie podoba. Jeżeli chodzi o ten skin, no to jest on fajniutki, chociaż troszeczkę mi przypomina włosy dziewczyny, nie wiem czemu. Ma dwa usta, w sensie, okej. Jeżeli chodzi o ciało, takie troszeczkę już za bardzo przesadzone i kwiatki, które są ohydne, ponieważ jak widzicie, no pozostawiają takie niebieskie plamy, nie wiem czemu to bezpiecznie nie naprawiło.
Ten skinek jest bardzo ładniutki. Jest on w stylu takim niebieskim, świątecznym. Może go użyję. Ten skinek jest też bardzo ładny. O, diabłoczka, pozdrawiam serdecznie. Dobra. Nie, no, nie trzyma. Powiedziałem znowu to słowo. No to macie już 2 dripy do wygrania. A ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się spodobało, no to dajcie łapeczkę w górę. A ja się z wami żegnam. Cześć!